Wiśnia Szeryki, witam w kolejnym, 9. już odcinku YouTubers Live. Czy spodziewaliście się kiedykolwiek, że ja będę nagrywał 9. odcinek z jakiejś gry? Nagrywał odcinek, kolejny, kontynuował serię. To wszystko są słowa, które mnie nie dotyczyły. Nic, a nic w żadnym stopniu. Natomiast teraz, jak najbardziej, coś w tym jest. Jeżeli to doceniacie, to co macie zrobić? Subek, dzwonek, łapka, komentarz. Full service. A ja full serwisuję wam serię z YouTubers Live. To co? Zaczynamy. No dobra, to nagrywam. Jest 6 kwietnia, tutaj mam kwietnia 24, nie jest to raczej najszybciej, więc nagram po prostu czysty gameplay z tej gry. Nagram gameplay i powinienem zacząć się uczyć. Nie wiem, czy fani mają taką zło o mnie, takie złe o mnie mniemanie. Gameplay z gry. Kurde, ja chyba zacznę takie tytuły bez kitu wpisywać u siebie na kanale. Bardzo mi się one podobają. Łap. Tutaj będzie najwięcej punktów. Mówię wam. Trust me. Tak. Tak, 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 tak. Nie. Dobrze, wezmę to. No niech będzie. Tutaj. Mogę wybrać to, a mogę wybrać to. To wybiorę. Takie jakieś przeczucie mam. Bardzo dobre, miałem przeczucie, ponieważ... Tu wezmę to. Wpadło sporo pointsów. Tu oczywista jest decyzja ma. 10, 11, na. No i prawie idealnie. Tutaj muszę wybrać. Niestety to. Tak, niestety muszę tutaj to wybrać. 9, no niestety zabrakło trochę. No, ujdzie. Ujdzie w tłoku. Powinienem dać radę. To. To nie jest najgorzej. Tutaj dopiero się zaczną schody. To mi niepotrzebne. Skrócę czas renderowania. Popularność. Moja popularność. Czemu moja popularność spada? Ej! Nie zostawiajcie mnie! Widzowie! Nie róbcie mi tego. Dobra, jakiś hajs mam. Nagrywanie filmów. Nie, to za drogo, za 200. Gameplay, rendering. Cześć, słyszałem, że masz naprawdę super gry. I... W sumie dobre komentarze. Łaskawe, przychylne. Wypromuję sobie ten film. No, od łapek w dół to ja się nie uchronię, ale... Uda się do końca pociągnąć? Uda się? Czy się nie uda? Uda się, czy się nie uda? Uwaga! Uwaga! 3, 2, 1! Udało się! Montaż filmów. Dobrze poszło. A to nagrywanie było. Co byś chciała ode mnie? Komentarze. Słyszałem. Dobra, muszę iść spać w takim razie. Nie, no teraz nie pójdę teraz. Kurde, pójdę teraz. No dobra, pójdę teraz taki zmęczony. Czego się nie robi dla miłości? Plus 60 popularności, czyli zjawianie się na eventach. No ale ja tu nie miałem nic złego, żeby oni mnie tak traktowali. Moi widzowie, czemu wy mnie tak traktujecie? Uwaga. Cześć. Siemka, słyszałem, że nagrywasz dobre filmy. Jaki masz... Serio?
Za tyle to mi się nie opłaca nawet konsoli włączać, ale pogadać z tobą mogę. Różowo-włosa. Pauzuj do zdjęć. Czy ona mi zagaduje koleżankę? Ej, proszę mi nie zagadywać koleżanki, dobrze? Nie życzę sobie tego. No, ja myślę. Pozuj ze mną, lady. Nie jesteś jeszcze zbyt popularny. No to super, fajnie, miło, super. No, tak. Wchodzimy na salę i zgadnijcie, gdzie usiądę. Tak. Tak, dokładnie, zgadza się. Zdecydowanie tutaj usiądę. Jeszcze tak, żeby ona musiała się przeze mnie przeciskać. Nie usiądę miejsce obok. A jeszcze, żeby być większym chamem, to zakończymy ten film. Dobra, wystarczy, wychodzę. Cały ja. Dobra, do wyra. 92 wyświetlenia, 9k subów. Nie. 9k subów. Wow. I tak osiągnąłem 30k subów, leżąc na łóżku. 30k tysięcy. 30k tysięcy. 30k tysięcy. 30k tysięcy. 30k tysięcy. 30k tysięcy. Subskrybentów. Czajcie. Jako youtuber miałem wyrobioną renomę, a mój pokój robił się dla mnie zbyt ciasny. Potrzebowałem czegoś większego, większego miejsca, by tworzyć jeszcze więcej filmików. Potrzebowałem własnego mieszkania. I tak nie wie, jak się nazywam, więc nie będzie płakał, jak mu się stąd wyprowadzę. Mój dom. Nowy dom. Miej smartfona, publikuj social media. I 30 tysięcy. A nie. Publish social network content. No dobrze, publikuj media i 30k subów. Czynsz miesięczny 320 zł. Dwa stanowiska robocze. Czy mogę zatrudnić już swojego własnego podopiecznego? Czy ja chcę się przenosić? Nie, bo zaraz czynsz wejdzie i zapłacę droższy. Myślicie, że ja was nie znam, kurde. Podkopujecie pozycję na rynku. Kup jedzenie. Ciekawe, czy przyniosę jedzenie ze sobą. Wezmę tylko dwa, żeby to sprawdzić. Cyk, cyk. Hamburger. Tak, poproszę zjeść hamburgera. I pójdą i tak do pracy. Jak wrócę i opłacę już tu czynsz, to wtedy sobie gdzieś pójdę. Spokojnie, pójdę, ale... O, czynsz już wskoczył i teraz się mogę wyprowadzić. Mam cały miesiąc na uzbieranie 320 dolców. Teraz to luz. Przed przeprowadzką muszę zdecydować, co powiedzieć mojemu współlokatorowi. Cześć Sherry, słyszałem, że chcesz się przenieść do większego mieszkania, ponieważ tutaj brakuje ci przestrzeni. Jesteś pewny, że nie chcesz... Bym przeniósł się tam razem z tobą jako niezmordowany kompan? Czy ja chcę, żeby on się przeniósł? Szczerze? Nie, dzięki. Miły, jestem w chuj. Nie no, oczywiście powinienem go wziąć ze sobą i bardzo źle zrobiłem. Ale jest to symulacja mojego życia, więc... Więc... Nie mam żadnych skrupułów, nic a nic. Nowe mieszkanie było wspaniałe i dużo większe. Tutaj postanowiłem stworzyć moją własną YouTube'ową drużynę. Zatrudniłem pierwszego współpracownika, by tworzyć dwa razy więcej filmów na kanale i zdobyć więcej subskrybentów. I właśnie pytanie jest takie, czy on by tutaj mieszkał i był jako właśnie ten taki kompan, czy nie? Mój współpracownik ma możliwość tworzenia filmów zgodnie z moimi instrukcjami za miesięczne wynagrodzenie. Zgodnie z harmonogramem będzie przychodził do pracy i wracał do domu, by odpocząć. I tu był czas, żeby zatrudnić kogoś. I musisz zapytać kumpla, czy dołączy do twojego teamu. Wybierz kumpla. A ja nie chcę go. Ciąg za wajchę, krąg. Nie chcę cię. Nie chcę go zatrudniać.
Dochód 251 na miesiąc, gdzie nie stać mnie jeszcze na czynsz. A jeszcze jemu muszę zapłacić. Mauricio. Mauricio. Mauricio, come back. Come back. Dobra, no musiałem go zatrudnić. I to też YouTuber. Zatrudniłem pierwszą osobę do współtworzenia mojego kanału. Moim pierwszym obowiązkiem jako szefa było nauczenie go wszystkich podstaw, by umiał przysyłać filmy na mój kanał. Z taką pomocą mój kanał szybciej się rozwinie. Czyli to jest sekcja dotycząca współpracy i że... A, i muszę zwracać uwagę na relacje i na motywację mojego pracownika, bo to będzie zależało od wypłaty. Nie mogę go przepracowywać, mogę zerwać kontrakt, nie, renegocjować, zerwać, albo wysłać na odstresowujące wakacje. Yeah! Mam nadzieję, że dobrze to zrozumiałem. Zatrudniłem współpracownika. Wybierz swojego współpracownika i poproś o zrobienie filmu. Stwórz film. Wow. Tak. I znowu pierwszy poziom. Okej. Okej. I co, on tak po prostu usiądzie i zrobi to za mnie? Ja mogę chodzić do pracy. Dobre. Tutaj chciałbym znaleźć książkę z kursami. I ciekawe, czy mogę uczyć się, czy jeszcze go. Albo czy moja umiejętność zależy od jego umiejętności i na odwrót. To wezmę. No muszę się wszystkiego nauczyć, czy tak, czy chcę tego, czy nie. I widzicie, jest 1 maja, czyli tam musiałbym już zapłacić 320 dolców czynszu. Ale ja jestem sprytny i fachowy. Ten sobie tu robi. Niech sobie robi, to dobrze. Publish message. Aha. Film współpracownika. Twój współpracownik ukończył tworzenie filmu. Teraz musisz podjąć decyzję o przesłaniu go lub też nie. Kliknij, aby zobaczyć jego wyniki filmu i go przesłać. Na co mam kliknąć? Pokaż wyniki filmu. Aha, czyli on zaczyna tak jakby od nowa, tylko nie wiem, czy na moim kanale, czy na swoim. Póki co jest okej chyba. I muszę go dobrze traktować. To na razie, może niech on się też pouczy. Kupię mu kurs. Na przykład, taki najbardziej... dobry. A wszystko po kolei tak. Zależeć mi będzie na pewno na tym. Ja idę w takim razie do pracy. Muszę iść do pracy. A on niech ogarnia to. Muszę zmoderować komentarze. Tak, tylko zmoderuję komentarze. Prześpię się i dopiero pójdę na party. Co mnie to iść na wydarzenie? Komentarze. No, czyli są w większości pozytywne. Bardzo dobrze. Rozmawiaj. Jaki i na czym? Nie mam tej konsoli, ale mógłbym go zatrudnić do tego. Super, dał radę. Nauczyłem go czegoś, dostał kurs, a ja idę na imprezę. Norma. Dawaj, dawaj. Musisz sobie zrobić zdjęcia, Sherry. Musisz sobie zrobić zdjęcia. Talenty. Hardcore. Uzależnienie, zdecydowanie tak. I teraz mam do wyboru współpraca. No spoko. Czyli mamy uzależnienie. Czyli tak, mam uzależnienie. Uzależnienie to jest ilość wyświetleń wzrasta wraz z liczbą gameplayów przez ciebie zrobionych. I to będzie się łączyło z poradnikiem, czyli pokaż wszystkie sekrety ukryte w grze. Będziesz musiał zrobić kilka gameplayów z gry przed zrobieniem dobrego poradnika, abyś mógł udowodnić, o czym mówisz. No to chodziło o to, żebyś no, był wiarygodny. No, czaj mu o co chodzi. Nagraj epicką serię z gry ze swoim znajomym, zaproś znajomego i zacznij nagrywać wspólny film. Jeśli twój znajomy jest wystarczająco dobry, możesz mieć wiele odsłon. Idę zrobić zdjęcie. Wrócę i z nim pogadam, bo chcę mieć z nim dobre relacje, bo to on będzie odwalał za mnie teraz sporą część roboty. Cyk, 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 cyk. Nie jest zbyt popularny. No i super, super, publish. Publish message. Tak, jestem na wydarzeniu, właśnie stoję tutaj. Selfie! Nie wiem, czemu nie mogę...
nagrywać. Możliwe dlatego, że jestem wyczerpany, ale nie wiem, czy to jest ten powód. Nie ma zbyt wielu ludzi. Gdzie siadamy? Jest jedno takie miejsce, które sobie upatrzyłem. Kurz, ale to później. Dobra, szkoda mi czasu. Film był naprawdę ekscytujący, popłakałem się i wzruszyłem, ale trzeba wracać do nagrywania. Muszę iść spać i pogadać później z nim, ale to później pogadam z nim. Mogę zjeść hot doga i tutaj z nim będę musiał pogadać, czyli... Talk about games, talk about YouTube i fame. Są tematy, które zawsze każdy chce poruszyć na bank. Idę zjeść. Full? Full. Nice. Wegetarian karaoke będzie świetne. No i dobrze. Fajnie, że tak uważasz. I ten moment, gdy... I teraz ogólnie mogę mu powiedzieć, żeby zmontował kolejny film z tej gry. A ja mogę dalej pracować. I dalej się uczyć. I dalej go uczyć. I w ogóle... No świetnie. Hello wszystkim, jestem nowy, przywitam się na drugim filmie, co tam? Mauricio, o właśnie, chciałem napisać, jestem Hiszpanem, jestem nowy, ale... Kontynuuj kurs, mam jakiś kurs do przeczytania. Też mogę nagrać. W ogóle są dwa stanowiska do nagrywania filmów. W sumie bym spróbował. Prześpij się. Zjedz coś, w sumie to chciałem kupić jedzenie na razie. Wezmę kilka różnych jedzeń. Kanapka. Sałatka. Jak ona jest lepsza od tego, od hot dogów. Okej. I tutaj muszę zjeść kanapkę. Czy on tworzy filmy, czy nie? Nie wiem, co on robi. Pokaż wyniki filmu. Tego szukałem. Prześlij. Dobry film. Nie zakończaj współpracy. Co on tańczył? To jest Metin Walk. To jest Metin Walk. To jest taniec z Metina. Przynajmniej ja go tak kojarzę. Rób kolejny gameplay. Ciekawe, czy ja mogę nagrywać, jak on nagrywa. Zaraz to sprawdzę, ponieważ powinniśmy mieć dwa stanowiska. Nowy film. Tak. I... kontynuuj. Zacznij nagrywać. Nie. On nagrywa. Zacznij kurs. Wszystko jest drogie. Pracuj. Aha, bo tu się coś i tak uploaduje, tak? Moderate. Udało się. A, zrobiłem zadanie. Jestem kozak. Promuj. Podpromuję mu ten film, a co tam? Zmoderuję komentarze, pogadam z nią. Nie. Stop. Czy ja mogę to usunąć? Dobra, udało się to robić. Nie wiem czemu. Spróbuję to. Trochę zmarnowałem sobie jeden punkt, więc trochę źle zrobiłem. Ale... Ciężkie decyzje tu są, naprawdę ciężkie. Straciłem jeden punkt. To. No i nie wyjdzie to najlepiej, naprawdę. Ja już to widzę, że to nie wyjdzie najlepiej. A wręcz bardzo źle. Nic innego nie rozwinę. Dramat. Kasuję ten film. Momentalnie.
Chociaż... Jeszcze się zastanawiam. Chociaż spróbuję go może. Zatrzymam czas. Tak. To. To. Teraz to. Teraz to. Teraz to. Pomyliłem. Nie. To do siebie bardzo ładnie pasowało. Ciekawe, czy... Spróbuję przetworzyć źle pocięty. 420. Nie, tam... Ja to skasuję, niech on sobie sam to robi już. Ja muszę zdecydowanie pójść spać. Nie mogę teraz. Ej, czemu jest teraz znajomy, że nie poszedłem raz? Przecież, kurde, chodziłem z nią do tego kina i w ogóle cały czas. Pokaż wyniki filmu. No, jemu poszło trochę lepiej niż mi chyba. Dwa dolce. Spoko. Tutaj coś się renderuje nowego. Zaraz mu powinienem dać kurs jakiś do ogarnięcia. Aha, spada. To nie. Nie chciałbym, żeby mu spadało. Stwórz film. Na razie to dam mu zobacz kurs. A, dopiero teraz się to rozwinęło, tak? Fajnie. Tutaj. Jaka to gra? Nie. Zacznij kurs. Dam mu teraz kurs... Ten. On jest sporo wart, a ja pójdę do pracy tutaj. Niech się koleś uczy. PC is broken. Napraw. Pracowanie na tym samym komputerze z moim współpracownikiem nie było wystarczająco efektywne. Postanowiłem, że najwyższy czas, by zakupić im własne komputery. Wtedy moglibyśmy tworzyć filmiki w tym samym czasie. To było dobre i to jest dobre rozwiązanie. Natomiast ten i tak muszę naprawić. No nic na to nie poradzę. Zamieszczę jakąś publikację na Twitterze w momencie, kiedy ten naprawia kompa. Już kompa naprawił. Zrób zakupy. Ja muszę zobaczyć, ile taki nowy komputer będzie kosztował, bo pewnie to będzie drogie. Czy tutaj? Podstawowy PC 350. Idę pracować. No, idę pracować po prostu. Ten się nauczył. Dostaje łapki w dół. Niedobrze. Będę musiał go trochę jeszcze pocisnąć, zanim nagra nowy film. Moderator. Komentarze. Prześpij się. Ten to w ogóle w dobrym humorze, wszystko super. Czemu nie? Co to... A, nawijać. O, dobra, idzie do góry. Sałatka. Pracuj. I trzeba zarabiać znowu pieniądze. Kontrakt mu się kończy za 13 dni. Na 4 miesiące myślę, że będzie git.
Stwórz film. Chociaż. Zobacz kursy. Skoro ja już na ciebie pracuję. W sensie, skoro pracujemy na ciebie, to już musisz być dobry w tym, co robisz. Więc. Kursy miałeś sprawdzać. Ziombel. Zacznij kurs. To. A nie, ja nie muszę iść spać. To. To nie wiem, co to jest. No do pracy. Miałem zmoderować komentarze, których już chyba nie ma. Teraz ta gra zrobiła się taką trochę strategiczną. Chociaż to dobrze. Zjadłbym hot doga. Zobacz kurs. Powinienem mu podnieść trochę jeszcze tą grę aktorską. Za 200, no dobra. Niech będzie. A ja do pracy. Wrócę, to powinien zrobić film. Ciekawe, czy się uda. Powinienem kupić kompa, ale i tak na razie nie nagrywam. Nie, dzięki. Chociaż mógłbym go zatrudnić do tego. Nie wiem, czy wtedy ja kupuję tą grę, czy on. Co ja muszę zrobić? Najpierw mam 98. Klawiatura. 80 dolców to trochę sporo. Ale takie do perele to bym pokupował w sumie. Pracuj. Trzeba śmigać do tej pracy, bo na nic pieniędzy nie ma. Myszka. Prześpij się. Klawiatura. O, spory materiał. Jestem z powrotem, chyba odszedłem na za długo od kompa. Niezapłacone rachunki, o nie, nie mogłem uniknąć zapłacenia rachunków w tym miesiącu, więc byłem na debecie. I muszę teraz iść do pracy i to tak pilnie. W ogóle jeszcze miałem przyspieszone, serio. Brawo ja w takim razie, sałatkę. Dobra, jest git. Muszę się zrzemnąć. Temu muszę zlecić zrobienie filmu. Muszę mu kupić jakąś grę. I ja to lecę do roboty. I ten komp muszę kupić. Najpopularniejsze. Nie stać mnie na nic, nie? Dobra, pracuj. Stop. Ty i tak musisz stworzyć film. Tylko będzie z tej gry, no trudno. Musisz. Dasz radę, wierzę w ciebie. Cyk. Masz podziałać. No nie. Nie. O. Ten nagrywa. A ja do roboty. Hajs się musi zgadzać. Pokaż wyniki filmu. No, takie nie najgorsze. Prześlij go. Film będzie. Teraz ja. A ja miałem klikać na siebie tam przy tej komórce. Chyba, z tego co pamiętam. Can't even. Powiadomienia. Muszę pójść, może nie tu. Kalendarz. Na jakieś wydarzenie.
To co są kina? Nie wiem, czy na kino. Czy opłaca się iść do kina? Nie stać mnie nawet. Pracuj. Cyk. Tu się renderuje film. Ten se tańczy tak o. Chyba, że przestarzała gra. Ej. Nie chcę. Ty się na mnie obraziłaś, że nie jesteśmy znajomymi, to ja też cię nie chcę. Tutaj jest w porządku. Spać, sałatka. Tutaj już się poprawiają te oceny, mam nadzieję. Stwórz film. Chciałbym go dokończyć i zobaczyć, co się stanie. Jest bardzo źle odbierany, ale chociaż raz chcę dokończyć film. Automatyczny dalej. Publikuj wiadomość i publish message. Tu mam fula, ten niech nagrywa. Pokaż wyniki. Wyniki nie są najgorsze, więc w sumie to go zostawiam. Pracuj. Ja muszę lecieć do roboty i odrobić dług. I jeszcze wyprzedzić ten dług, żeby mieć pieniądze i na komputer, i na nowe biurko, żebyśmy we dwóch już mogli pracować. No jakiś event by się przydał. Nie wiem, czy pójście do kina to event. Kalendarz. 10 czerwca, może 18. Nie mogę nikogo zaprosić. Chyba, że znajomi. Czatuj. Już poczatowane? Czy nie działa ta opcja? O, działa. Relacje się poprawiają. To dobrze. Stop. Śpi. Ten event to ja nie wiem, jak ja ogarnę. Jeszcze jedzenie będę musiał ogarnąć zaraz. Kup jedzenie. To będzie jako kolejna czynność. Tu pojedzone. Komputer. Sałatka. Starczy. Pracuj. O, przestaję to ogarniać. Go out. Ale tu nie ma żadnego eventu. Mogę iść na film jedynie. Dobra, zaryzykuję. Pójdę. Dress code galowy. Mam galowy dress code, więc jest git. Hot doga jeszcze zjem przed wyjściem, mam nadzieję. Kup nowy komputer. Tak, będę starał się kupić nowy komputer. Ale nie wiem, czy mi to wyjdzie. Mam galowy, więc idę na wydarzenia. Chyba rośnie. I to rośnie pewnie tyle, ile tu będę. A jest, jednak jest nagraj vloga. Super! Dobra. Hello! Tutaj to. Chociaż mogłem to, ale dobra. To się przyda. Nie wiem, to na pożegnanie może spróbuję ugrać. Jeszcze jedno? Dobra, czyli tu jeszcze dwa. To. Tego nie zrobię i tego nie zrobię. Będę musiał popracować nad tym później. Nie jest najgorzej, ale mogłoby być lepiej, zdecydowanie. Jeszcze jedno zakończenie dawajcie. Mam jeszcze. Nieważne. Zmontuję ten film, gdy wrócę do domu. Rozmawiaj. Jaka gra? HAL PC. Dobra, to wezmę z przyjemnością. I jeszcze tamto drugie. Zobaczę, co da się ugrać. Myślałem, że ona ma rękę robota, tak mignęło mi coś. Jaka? Droga. Dead Redemption. O, dobre, dobre. Nie mam PlayStation, niestety mnie pewnie na nie nie stać, więc niestety muszę odpuścić temat.
Jestem na eventach, więc wróciły mi eventy, jest git, czyli takie wydarzenia mogę przyjmować. Opa. A na film sobie usiądę w swoim ulubionym miejscu, czyli jednak to są też eventy, więc to dobrze, to mi trochę ułatwiło sprawę. Nie chcę tu już dłużej siedzieć, mam wszystko na maksa. Jeszcze zmontuję na szybko. A, niech będzie, że zmontuję. Jednokierunkowe. Czemu moje umiejętności tutaj są takie słabe? No, powiedzmy, że jestem w stanie to obronić. Moja popularność jest niska i event interest, czyli zainteresowanie eventem jest nawet spoko. Prześlę, bo to mój pierwszy vlog. No i co? Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapeczkę, komentarz, suba, dzwoneczek. Ja postarałem się ogarnąć swoje życie i staram się ogarniać je coraz bardziej. Zaraz dobiję 50 tysięcy subów, więc już będzie w ogóle wow. Mam pracownika, który pomaga mi tutaj z filmami. Będzie, mam nadzieję, coraz bardziej regularnie i coraz bardziej wszystko się rozwinie. No i co? Jeszcze muszę wyjść tylko z długu. Jak wyjdę z długu, będzie wszystko w porządku, kupię komputer. No i muszę więcej zarabiać na tych filmach. Wiśnia Szeryki i do następnego YouTubers Life lub Szkerika.